Witam ponownie. Znowu firma Condor. Jakimś cudem podobają sobie bardzo tą firmę, produkty wyrabiane przez nią. Ze względu na jakość, jak mówiłem wcześniej, cena, proporcja cena do jakości i użytkowości tych noży jest naprawdę na najwyższym poziomie. Dwa nowe produkty, ten już był wcześniej pokazywany, to jest Village Parlang. Niestety uległ małemu uszkodzeniu, jak mi tam kolega poradził, można sobie spróbować się pobawić z mikartą i samemu to zrobić. No, na razie nie mam za bardzo czasu i szczerze mówiąc warunków, żeby się bawić w różne takie eksperymenty, także na razie to zostawiam, być może to spróbuję jakoś skleić, pokleić, zobaczymy. W każdym razie ostatnio dwa nowe nabytki. Pierwszy to jest Pack Golok, czyli pomniejszona maczeta Golok. Sama nazwa wskazuje, wersja kompaktowa, także możemy ją sobie spokojnie gdzieś przytroczyć do plecaka, do pasa i nie będzie nam się za bardzo obijała o nogi czy kolana. Oczywiście kosztem zasięgu i rozmiarów, no bo jeżeli się wybieramy gdzieś w jakieś gąszcze i chaszcze, no to przyda nam się dłuższe ostrze. Dłuższa głownia, a przy pracach obozowych, szczególnie przy wykonywaniu czy przygotowywaniu drewna na opał czy do kominka, te rozmiary nam w zupełności wystarczą. Można powiedzieć, że moc jest w tej maczecie potężna, czy w tym nożu jest to dosyć gruba stal, ponownie gruba głownia, dosyć potężna siła uderzenia, no i co oczywiście bardzo, czy w 100% pomaga podczas pracy z tym nożem, no to jest oczywiście jego szlif. Po angielsku to się nazywa convex. Nie wiem, jaki to jest, jaka jest polski odnośnik, czy to jest pełny szlif płaski, czy też nie wiem, nie będę się tutaj wymądrzał, bo po prostu nie kojarzę polskiej nazwy, polskiego odnośnika. No w każdym razie nie ma drugiego podszlifu, jak się zaczyna krawędź sznąca, tutaj tak się rozchodzi bardzo łagodnie, aż do grzbietu, także no jest to naprawdę ostry nóż, wchodzi w suche, jak i w świeże drzewo, jak w ciasto i trzeba naprawdę uważać, żeby sobie krzywdy samemu temu nie zrobić. Miałem już wcześniej ten egzemplarz, ponieważ nie mogłem dostać tutaj tego Village Parlang, tamten mi bardziej odpowiada, więc jako zamiennik kupiłem tego, ale wykonanie było naprawdę paskudne. Czasami Condor ma z tym problemy, kontrola jakości nie zawsze tam jest na najwyższym poziomie. Zamiast konweksu miałem po prostu dziadostwo, które było dosyć strome, oprócz szlifu tego głównego był podszlif bardzo stromy i ostrzenie tego dziadostwa naprawdę by było bardzo męczące i stwierdziłem, poddaję się, nie będę się bawił w przerabianie tego, nie mam warunków ani czasu. Odesłałem, na szczęście firma mi to przyjęła bez problemu, dostałem później Village Parlang, ale stwierdziłem, że pokuszę się o to, ponieważ rozmiary są jego mniejsze. Zaraz porównanie. Rozmiary są, no, głownia jest nieco krótsza, tutaj troszeczkę będzie to widać, o teraz jest idealnie, nie jakoś super, ale jest różnica. Natomiast co jest ważne, to że jest grzbiet tutaj profilowany, zaczyna się bardzo grubo i zwęża się dosyć znacząco bliżej sztychu. Także daje nam to większy komfort pracy, jest ta maszyna po prostu troszeczkę lżejsza, troszeczkę wygodniejsza w obsłudze, natomiast no, siła i potęga uderzenia jest nadal dosyć spora. Nie zmęczymy się tak mocno jak tutaj w wypadku Village Parlang, natomiast pracę wykonamy oczywiście z mniejszym zmęczeniem. Co jest jeszcze bardzo przydatne i pomocne, to oczywiście kształt tej głowni. Ostrze jest tutaj dosyć mocno zaokrąglone, także jeżeli ktoś jest wysoki, tak jak ja, a ma gałąź dosyć długą, czy jest ona usadowiona, nazwijmy to, czy postawiona gdzieś na jakimś pniu do rąbania, no to przy głowni tutaj wcześniej wymienianej musimy się po prostu pochylić i niżej zejść do uderzenia. Tutaj właściwie mogę stać wyprostowany, lekko się pochylając.
nadal rąbać, mimo że jestem dosyć no, niewygodnym w cudzysłowie położeniu. Także ten, ta głownia tutaj pomoże nam no, znacząco przy pracy. Jeżeli mamy do wykonania, powiedzmy, godzinną robotę przy rąbaniu, rozłupywaniu drzewa na ognisko czy do kominka, po prostu jest to nasza praca przez jakiś czas, nie jest to przyjemność wyjść do lasu i nas trugać patyków, pozbierać gałązek, tylko po prostu musimy się namachać i za nas zapieprzać troszeczkę, no to ta różnica kilkuset gramów, nazwijmy to, 100-200 gram jednak będzie miało znaczenie, jeżeli musimy się rzeczywiście namachać dosyć sporo. Super wyważenie, super, tak jak mówię, super wyważenie, super rozłożenie ciężaru pomiędzy głownią a rękojeścią nadaje nam naprawdę ogromną przyjemność z pracy. Długość, powiem wam, w calach to jest około 11 cali, czyli tam, nie wiem, 23-25 cm, może więcej, nie wiem, to przelicznik, nie pamiętam, każdy sobie może sprawdzić. Także około 11-11,5 cala, grubość głowni przez 3/4 tej głowni, no to jest jakieś 4 mm. Jak mówiłem, zwęża się mniej więcej odtąd wzwyż. Rękojeść jest troszeczkę inna, tutaj jest też fajnie wyprofilowana, ergonomia jest super, tutaj mieliśmy bardziej taką, nazwijmy to szablastą, a la szabla. Tutaj mamy po prostu zwykły trzpień, ale jest super, naprawdę jest wygodna. Sznurek jak zwykle ja lubię, także sznureczek jest zawsze na mojej dłoni. Ponownie stal 1075 wysokowęglowa. Jak się nie zabezpieczy jedno, to będzie nam troszeczkę rdzewieć, chociaż tu się nie bawiłem za często w smarowanie tego pangoloka, przepraszam, wylić w parangu. I nie rdzewiało. Kiedyś mi zaszło taką porządnymi łatami rdzy, ale przetarłem to mocno papierem, zwykłym papierem czy ręcznikiem papierowym i zeszło bardzo ładnie. Tak, z mojego doświadczenia, jeżeli zacznie coś rdzewieć, czy zardzewiało już porządnie, zauważyłem, że dosyć łatwo można pozbawić rdzy, czy pozbyć rdzy rysikiem od ołówka, czy po prostu wziąć ołówek i porysować troszeczkę. Dosyć ładnie ściera, a nie rysuje tak głownie, ale to taki mały dzynk, niekoniecznie profesjonalny. Także krótki jeszcze rzut. Super sprawa. A pochewka, ja tam z reguły do pochewek się specjalnie nie doczepiam. Jeżeli są, to są, jeżeli nie ma, to też super. Kondru słynie z tego, że robi fajne, dobrze wyprofilowane, skórzane pochwy. To podobno mi jest skóra brązowa, pętla na pasie zawiasowa, także no fajnie, że jest. Dwa klipsy, porządnie zszyta, porządnie wyprawiona, tutaj wzmocnienie oczywiście, fajna sprawa. Nóż wchodzi elegancko dopasowana i gotowe. No kolejnym produktem z firmy Kontur jest kukri, nóż górków nepalskich. Ja już na ten nożyk polowałem od jakiegoś czasu, miałem wcześniej pokazywałem, zaraz go tu jeszcze przypomnę, nóż z firmy Ontario, wersja Spec Ops. Tutaj no jest troszeczkę różnica, zaraz wam je pokażę. Krótkie mówienie, wstęp. Oczywiście fajny, charakterystyczny kształt tych noży. W firmie Kondor oczywiście on też dosyć fajnie wyszedł. Podobnie szlif konweks, także jest to potężnie ciężki i naprawdę ostry nóż. Ergonomia i wyprofilowanie daje nam dosyć spore możliwości prac obozowych. No, nie da się ukryć, że to jest nóż bojowy, także jak widać tutaj ta krzywizna ma między innymi za znaczenie. Zmyli troszeczkę przeciwnika. Przeciwnik myśli, że pięść czy jego dłoń jest dopiero w tym położeniu, natomiast głownia już jest pochylona do przodu, także w tym momencie skupiając się w ferworze walki na przeciwnika ręce czy dłoni, można przypadkiem przegapić i obudzić się z ręką w nocniku, z rozłupaną głową czy z odciętą ręką. Noże te, jeżeli pamiętam, przywędrowały do Nepalu
zawleczone tam przez armię Aleksandra Wielkiego. Armia ta używała mieczy w podobnych kształtach. Nie pamiętam, one się nazywały Makiara, Makira, nie pamiętam. Nie wiem, jak się dobrze to czyta i wymawia. W każdym razie, jak ktoś oglądał film Aleksander Olivera Stone'a bodajże, nie pamiętam. Także te miecze tam się pojawiały. Także swoje piętno odcisnęli. Długość to jest, już nie chcę mi się wyciągać, to jest jakieś 10 cali. Długość, nie wiem, czy względna, czy bezwzględna, nazwijmy jak to zwał, tak zwał, bo oczywiście od punktu A do punktu B tutaj, po krzywiznie być może on jest troszeczkę dłuższy. Szlif konweks, jak już mówiłem, grzbiet jest jeszcze grubszy jak u Pagoloka. To jest dobre 5 mm. Tutaj jest to co ciekawe, bo tutaj jest płaski grzbiet, a on tutaj się, na tym odcinku on się zaokrągla, także ciekawy wzór. Ponownie firma El Salvador, Condor, dwa stemple. Coś o rączce. Z reguły, oczywiście, rączka jest fajna, gruba, masywna, dobrze zrobiona, znowu drzewo kasztanowca, jeżeli pamiętam dobrze. Fajne zabezpieczenie tutaj na pięść, żeby nam się nie zsuwała, ale niestety, mimo że rączka jest gruba i dobrze zrobiona, jest tak potężnie śliska, gdzie jeszcze do tej pory się nie spotkałem z tak niewygodną i niebezpieczną w sumie rękojeścią u noży kondor, ponieważ trzeba naprawdę mocno ścisnąć, zacisnąć pięść, żeby nam ten nóż po prostu nie zrobił czegoś takiego, nie zwędrował z pozycji takiej do takiej, a niestety ta głownia przez jej kształt dosyć mocno ciąży. Także potrzeba nam jakiejś taśmy czy sznurka, czy pasków, żeby nam tą przyczepność nieco zwiększyć. Ja tutaj zrobiłem taką prowizorkę, nie jestem z tego zadowolony, jeszcze coś tam pomyślę na ten temat innego. No w każdym razie, jest to naprawdę potężny, ciężki nóż. Samo uderzenie już z nadgarstka wyprowadzone jest dosyć mocne, z łokcia to oczywiście byłoby jeszcze bardziej potężne, także super, super sprawa, jest to naprawdę fajny produkt. Dla porównania, tutaj był wcześniej pokazywany nóż z Ontario, podobna krzywizna oczywiście, długością się różniły, jeżeli pamiętam, tak? Czarny był troszeczkę dłuższy. Dla porównania, ale jest troszeczkę cięższy, jest troszeczkę cieńszy, przepraszam, także jest mniejsza waga jego, ale można za to szybciej nim operować. Podejrzewam, że specjalnie projektanci zastosowali trochę lżejszą stal, lżejszy nazwijmy to odlew, czy kucień, jak to tam nazwać, żeby nam było mi łatwiej operować i łatwiej walczyć. Nie da się ukryć, że to jest nóż bojowy, także do tego był stworzony firma Spec Plus, czy grupa wewnątrz firmy Ontario o nazwie Spec Plus robi noże pod kątem noży wojskowych, czy tam użytkowania wojskowego. Także jeszcze raz krótki rzut. Stal jak zwykle 10,75. Szlif konweks. Waga to jest dobre powyżej koło. Prawie z kilogram podejrzewam, może troszeczkę mniej. Full tank jak zwykle, zresztą większość tych produktów w firmie Condor jest full tank. Dobra, dzięki.